Trochę się obawiam, być może będę mówiła drżącym głosem, no cóż, jestem w takim towarzystwie, że strach się bać, ze mną sam wódz wojsk mongolskich, czuję, ktoś na mnie tam napiera z tyłu, muszę się trochę odsunąć wodzu, czy przy wodzu mogę się czuć bezpieczna. Moi ordyńcy są bardzo zdyscyplinowani, jeżeli nie dostaną pozwolenia, także spokojnie, spokojnie. Możemy porozmawiać, przeżyję. Są bezpieczne. Przeżyję tak. Do końca tego wejścia na żywo, jeszcze dam radę. Jeszcze nawet do bitwy. Do bitwy, no to cudownie, bo chciałam to starcie zobaczyć. Jak jesteście przygotowani? Podobno pojedynki tu już się odbywały na długo wcześniej, ale takie słowne. No tak, na razie to nasi zwiadowcy tutaj sprawdzają, co można będzie złupić, patrzą się, jakie są piękne, nadobne niewiasty, które trzeba będzie w jasyr wziąć. No i gdzieś tak koło 17 musimy się rozprawić z grupującymi się wokół tutaj na polach wojskami chrześcijańskimi. Co z tą bronią chemiczną, bo ciągle nie wiemy, czy będzie użyta, czy też nie. Przysłajmy kurtyną milczenia, nie można o wszystkim mówić. No tak, bo wrogowie wasi, obóz przeciwny się dowie. Tak, i jak będą mieli na przykład nieodpowiedni wiatr, my będziemy mieli nieodpowiedni wiatr, to możemy sami siebie wykończyć. Także no, zobaczymy, co da się zrobić. Natomiast bitwa zapowiada się bardzo srogo i po jednej, po drugiej stronie adrenalina już buzuje, także mam nadzieję, że będzie na co popatrzeć. No i oczywiście my musimy wygrać. No cóż, tak mówią karty historii. Zawsze mam nadzieję, że to jednak się odwróci, chociaż chyba w nieodpowiednim momencie to mówię, stojąc przy wodzu. No niech pani popatrzy z tyłu, no ja mogę... Nie, ja się boję. Nie przegramy, nie ma takiej opcji. Z roku na rok coraz lepiej nam ta bitwa, ta inscenizacja wychodzi, także nie ma takiej opcji, jak to się mówi, aby oddać pola wojskom Henryka Pobożnego. I wy, drodzy państwo, możecie być tego świadkami. Wielka bitwa w Legnickim Polu, bitwa pod Legnicą sprzed 777 lat odbędzie się po raz kolejny. Historia zatoczy koło i tu w Legnickim Polu, w centrum Legnickiego Pola trzeba dzisiaj być. Jeśli nie już w tej chwili, choć warto, to na pewno o godzinie 17, gdy to wielkie historyczne starcie będzie się rozgrywało tu w centrum Legnickiego Pola. Dobrze, przeciw.